witam was w kolejnym odcinku z naszego Landgraba cofniętego w czasie. Zaczynamy na parcelii publicznej, dość nietypowym miejscu, ponieważ chciałam spotkać właśnie kogoś z tego tajnego tajnego stowarzyszenia. Więc spotkałam na razie jednego, a wiem, że musi być ich trzech. Więc... no. Musimy się z nim oczywiście zaprzyjaźnić standardowo. Dawaj piątaka. Czytałam, że można fajne rzeczy robić właśnie jak się należy do tego stowarzyszenia. Dlatego mnie to tak ciekawi. Dobra, idzie nam dobrze na razie. W ogóle to jest nie zapominaj to. Także bardzo ciekawe imię i nazwisko. Coś mi ta moja myszka dzisiaj nie działa za dobrze, powiem. Coś mi klikać nie chce. Jak należy. Nasz Kasimirek jest trochę zmęczony. Ale jakoś to zniesiemy, bo on jest od razu po tej imprezie wczorajszej. Co ostatnio mieliśmy. Jezus, trudno z nim się zaprzyjaźnić. Jakiś dowcip może. Dobra, jest już naszym przyjacielem. Mamy co mu wręczyć? Pokaż. Tylko, że ja tu nie widzę nikogo więcej. Nie dobrze. Za bardzo nie wiem, jak to powinno ogarnąć. Nie, no tego ci nie dam. Co ci mogę dać? Ja temu też dam ci kwiat. I co ty na to, nie? Nie za bardzo. No dobra, jestem z nim zaprzyjaźniona. Ale jak to zrobić, żeby zdobyć resztę przyjaciół? Wątpię, żeby oni tu wszyscy przyszli. No dobra, on sobie teraz zamówi kawę, niech on sobie ją zamówi. I w ogóle mieliśmy dzisiaj na wykłady, więc wypadałoby też wrócić do domu. W jakimś przytomnym stanie. Przyjdą tu twoi koledzy, czy nie przyjdą? O, to jest pytanie. Chyba, że pójdziemy na jakąś inną parcelę. Sławek sobie tu kawkę wypije. Nie. Nie, Bandrowi, nie. Niech on sobie tą kawkę wypije. Od razu sobie pójdzie do kibelka, jeśli tu gdzieś jest ten kibelek. O. Ale ja tu nie widzę. No, cały czas jest tylko ten. Baw się, rozmawiaj, zabawiaj. No nie bardzo. Nawet nie mogę go zapytać o to stowarzyszenie. No dobra, będziemy szukali dalej. Tylko chyba ważne jest, żeby znaleźć też chłopaka. Bo są chyba dwa stowarzyszenia takie dla dziewczyn i dla facetów właśnie. Więc no. To my pojedziemy sobie w inne miejsce i jak znajdę właśnie kogoś z jego stowarzyszenia, to do was wrócę. Nie wiem, może kawiarni? Okej, kochani, mamy kolejnego i to tak powiem wam na ostatnią chwilę, bo już miałam stąd się oddelegować, że tak powiem. Ale mam nadzieję, że Mirek jeszcze go złapie. No chodź tutaj, koleś. Już się zakumplowałem z twoim kolegą.
Czekasz, ty mi zostałeś. Opowiedz mi dowcip. Dzięki w tym razie w gestce. Smok, smok. Uścisk. Kurde, bo ja tutaj przeglądałam jego znajomych i... Teraz nie będę widziała. Potomku. Nie chcę dalej. Przecież ja szłam w tamtą stronę, czy wy sobie ze mnie żartujecie? Nie otrzymuję nerwowo, czemu mi to cofnęło wszystko? Ajajaj. Psujecie mi wszystko. Patrzcie, znowu mi cofnęło. I natykam im tu jeszcze tych gestów. Jemu też daj prezent. Wszystkim im daj kwiatki. Dajcie mi to na sam początek. No i zobaczcie. Czemu mi to przeskakuje do tyłu? Ta gra mnie nie lubi. Dobra, nie, nie. Przecież nie szlachta. Dobra. A co, możesz mi dać ten prezent? O, to daj. Macie dowcip. Jeszcze możemy jakieś gesty iść, bo teraz nie widzę w ogóle ich, jego relacji, więc no. Utrudniają mi życie, utrudniają. Dokąd idziesz? Nie odchodź ode mnie. Nie odchodź ode mnie, póki się ze mną nie zaprzyjaźnisz. Ziomek. Ziomek. No nie, zostaw go, szarlatanie. No co za dziad. No nie ruszaj go. No no. No i masz po portfelu, ziom. Teraz będzie niezadowolony, nie będzie chciał się z nami przyjaźnić. Bo już nie mogli nic z tym zrobić. Czemu? Please, nie odchodź. No dobra. No nie zaprzyjaźniliśmy się z nim. Cholipka. Jak do niego zadzwonię, to będzie złe. Ajajaj. Nie tak to miało wyglądać. Wrócimy do domu i zadzwonię do niego telefonem. A jednak go tutaj znowu złapałam, zobaczcie. Usiadł jak cię odrabia. Znowu w ostatniej chwili, kurczę. O, jest jeszcze jeden. Tak? Masz lamę na tym? Nie. Ty masz normalny kartek. A jeszcze tak cieszyłam. Powiedz mi dowcip. Miałeś mu dać ten prezent. On się tak skupiał w ich stowarzyszeniu z kwiatkami. Tak, nie, jak mi przykro, nie musisz, musisz. Już mam w ogóle kolejny dzień z taką. Całą noc nas nie było. A jak wrócimy, to pewnie będzie i tak... znowu ten sam koleś. Co, nie podoba ci się? Nie bądź taki wredny. Dobra, mamy już nim przyjaciela. Mam nadzieję, że to wystarczy, że wiecie. Trochę sobie podbijemy, żeby... Nie tylko się tutaj, żeby szybko nam nie spadło. Dobra. I jeszcze jeden nam jest potrzebny, jeszcze jeden. To jest ten tytuł cały, więc nie. No i dobra. To jedziemy dalej, moi drodzy. Na siłownię może spróbujemy. No, damy radę, damy radę. Jest, kochani, jest trzeci. Jakub Rondo się nazywa.
Super, mamy farta. Nie uciekaj, nie uciekaj, proszę, nie uciekaj, nie uciekaj. Ostatni kibel, Mirek. Chodź tu. Powitaj go. I teraz. Uch, te emocje. Stuits, win zinga. Stój. No nie! Nie! Nie wierzę. Nie odchodź. Please. Seriously? Please, ziomek, zatrzymaj się tu. Usiądź tak jak tamten i odrabiaj lekcję. Nie. Stój, stój, stój! A nie. A da się do niego zadzwonić? Spokojnie. Czy ja mogę w ogóle zapisać grę? Nie mogę. Boję się, że teraz mnie wywali, jak już mam dwójkę tamtych przyjaciół. Wiecie, jak to z Simsami bywa. Lubią być złośliwe. Szczególnie, że mi się tak przecinają dziwnie. Zobaczymy. To był blonda z tym. Tak. Miej telefon. Nie, tylko rozmawiaj, bo on nie będzie chciał do nas przyjść, bo my go nie znamy za dobrze. Mirek, tutaj widzicie, odstawił laseczki na bok dzisiaj i już mamy minus jeden. Świetnie, świetnie nam idzie. Dobrze ci. Nic wam nie kosztuje. Wiesz co, Mirek, weź się bardziej postaraj. Temu to kilka razy, żeby w końcu mu się powiodło. Dobra. Teraz będziemy cisnąć rozmówki telefoniczne. To ja może to wytnę, bo po co mam was tutaj zamęczać tym, jak on tutaj próbuje się z nim dogadać, dobra? To zaraz wracam, jak zwykle. Okej, kochani, udało się. Mamy trzeciego kolesia z bractwa tajnego, zaprzyjaźnionego, więc teraz sobie postanowiłam, że wezmę ich, zaproszę tutaj. Co prawda to było jakoś tak, że oni mieli sami nas przyjąć jakoś. To już jest naszym przyjacielem, nie? Jest, 69. No to czekam na was. Wpadajcie, chłopaki. A ja sobie skorzystam z różowego kibelka. Jeszcze niestety nie robiłam remontu. Ale myślę, że zaraz... O, dobra, bo trzeba ich powitać. To zostaw na razie. Powitaj. No i jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. I czy mi się to faktycznie uda? W ogóle teraz mam tak ograniczony czas. Cholera jasna. Już mnie wkurza ta myszka. Czemu ona mi klika ciągle, to co nie chce? Nie rozumiem tego kompletnie. Przypieszmy to, bo... Weź, skorzystaj. Jezu. Ja nie mam czasu się z tobą bawić, Mirek. Dobrze mówię, Mirek, Mirek. Strasznie mi się przedłużyło to nagrywanie przez to, że musiałam się tak męczyć, żeby ich znaleźć wszystkich. No nie przewidziałam, że to będzie aż tak skomplikowane. Chodź, chcę coś zjedz. Mamy coś w lodówce? Nie mamy. To se przekąś. Ciasteczka. Czy ja to dobrze zrobiłam? Teraz mi się wydaje, że coś zrobiłam się. I co teraz? Muszę kończyć odcinek, a nic się nie dzieje. Chlip, chlip. Może muszę zrobić z nimi taki... Nie. A, szkoda. Czy wy to w ogóle... Co wy tu robicie, dziewczyny? Tak się nimi dzisiaj nie zajmowałam, ale ta tutaj cały dzień gra. No dobra. On chyba też nie był na wykładach. Piorą zły przykład Mirka. No dobra. Powiem wam, że nic się nie dzieje, więc czekam jeszcze do 23 i idę z Mirkiem spać. Bo ja nie mogę dłużej dzisiaj nagrywać, więc najwyżej, jeśli coś się wydarzy, to się wydarzy w kolejnym odcinku. Może wiecie, co źle zrobiłam. Bo ja czytałam, że właśnie to powinno wystarczyć, że ja się mam z nimi zaprzyjaźnić i już.
trzema. No trudno. Mówię, trudno żyje się dalej. Mirek chyba powinien się trochę pouczyć jednak. Ale on jest zmęczony. A za 12 godzin egzaminy, nie? No dobra. Jakbym mu otworzyła zamek na wszelki wypadek, jakby ktoś chciał z nim pogadać albo coś. No i niech idzie spać. No trudno. Nic się nie wydarzyło, więc będę kończyć. Patrzcie. Chyba jednak się wydarzyło. Mirek, wstawaj. Ty w piżamie, ty w piżamie. Weź szybko. Wstawaj. Szybko ubierz się. Mirek. No. Wstawaj. Idzie, idzie, idzie. Patrzcie. Marian Grosik idzie do nas. Szybciej, Marian. Co to ma być? Mirek się pyta. Co mnie bijesz? Patrzcie na tą akcję. To trzeba było uwiecznić? Tak właśnie o to mi chodziło. Tak się nie przyspieszam, bo muszę kończyć odcinek. Widzicie, ja to muszę uwiecznić. Patrzcie. Mirek został aresztowany. Wrzucę skina na grupę. Zapraszam was na nią serdecznie. Sami widzicie, że ciekawe rzeczy się dzieją. Żegnaj, Mirku! I tym optymistycznym akcentem będę kończyć odcinek. A co się wydarzyło dalej? Co się wydarzyło dalej? Z Mirkiem zobaczycie w kolejnym odcinku. Tak jest! Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i do usłyszenia. Pa, pa!